Dzień dobry Państwu. Kamil Klimczak, witam w kolejnym Komentarzu Narodowym. Proszę Państwa, zazwyczaj staram się wypowiadać o sprawach, które są no, w miarę jako tako jasne. Czasem to się nie udaje przez tak zwany cykl produkcyjny, gdzie no, po prostu te programy nie idą na żywo. Czasem, no, tak jak w tym programie o maseczkach, no, nagrywam sobie szczęśliwy w piątek wieczorem, i w sobotę rano, kiedy materiał idzie, okazuje się, że przepisy są całkowicie inne aniżeli zapowiedzi medialne naszych przywódców. Samo życie! Samo życie, proszę państwa. Dzisiaj też się wypowiem na temat no, wydarzenia, którego stan jeszcze może się zmienić. Wychodzi na to, że yy, f, 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 będzie, że tak powiem, niepewność do ostatniej chwili. O co chodzi? Chodzi o Marsz Zwycięstwa Rzeczypospolitej w Warszawie, którego organizatorem już od kilku lat jest Młodzież Wszechpolska. I co w związku z tym. Oczywiście, jak Państwo zapewne wiecie, marsz ten został zakazany przez rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy z przyczyn epidemicznych, z powodu negatywnej opinii stacji sanitarno-epidemiologicznej. No bo jak wiadomo, mamy ograniczenie zgromadzeń do 150 osób, ograniczenie liczebności, więc jak, jak Państwo możecie się domyśleć, wirus jako taki bardzo inteligentny i praworządny obywatel um, zaraża wtedy, kiedy jest sto, do 150 osób. Jak przychodzi 151, to zaczyna zarażać dopiero wtedy. Wcześniej nie zaraża. Um, ale no, um, może najpierw parę słów o samym Marszu Zwycięstwa, bo nie... Um, Niestety, została odwołana oczywiście defilada wojskowa, która się odbywała zawsze 15 sierpnia. I przy tym jak pozwalano na wiecej Rafałowi Trzaskowskiemu i Andrzejowi Dudzie, a innym kandydatom zresztą też Powyżej 150 osób, no to nic się przecież wtedy nie działo, tak? A teraz postanowiono nam dokręcić śrubę. No i wychodziłoby na to, że Marsz Zwycięstwa będzie takim największym i najbardziej ogniskującym, prawda, uwagę zgromadzeniem w stolicy. Warto zauważyć przy tym, że przecież liczący też wielokrotność powyżej 150 osób, marsz powstania warszawskiego, ten organizowany przez Roty Niepodległości, bo przy tym marszu NR-u to też służby bardzo drobiazgowo podchodziły do granicy 150 osób. Mógł się odbyć, przeszedł bez żadnych zakłóceń. Ciekawe, nie? I, I nikt go nawet nie próbował rozwiązywać, ani tym bardziej zakazać. No inna rzecz, że on jest zgromadzeniem cyklicznym, on się rządzi trochę innymi prawami, ale jak pokazuje historia, można było go rozwiązać. Yy, dalej. Sam Marsz Zwycięstwa w setną rocznicę. Teraz będzie kilka cierpkich słów pod adresem organizatorów. Uważam, że promowanie go jednocześnie i wizerunkiem generała Tadeusza Rozwadowskiego i Józefa Piłsudskiego przez organizacje narodowe jest jakąś y, kompletną pomyłką i jakimś kompletnym nieporozumieniem albo idiotyzmem. Tercium datur. No. Proszę Państwa, ja czytałem wywiad z jednym z organizatorów Marszu Zwycięstwa, że no, my tu nie chcemy wchodzić w te dyskusje, wrócimy po rocznicy, nie dzielmy się wszyscy, razem radośnie świętujmy. No to tak pis robi, drodzy koledzy. Eee... Proszę Państwa, moim zdaniem dobrze się dzieje, że są organizowane konferencje, takie jakie y, pokazywaliśmy między innymi państwu na naszej antenie ta w łodzi, y, przez nas organizowana, czy ta w Warszawie robiona przez Rafała Mossakowskiego, które odkłamują rzeczywistość, odkłamują historię, pokazują Prawdziwą rolę Józefa Piłsudskiego w 1920 roku. Rolę wcale nie tak chlubną, jak Piłsudczycy by mu, chcieli, by mu chcieli przypisać. No i proszę Państwa, wpisywanie się znowu w budowanie takiej ogólnopatriotycznej wspólnoty jest grubym błędem. Albo walczymy o swoje walczymy o prawdę, albo bawimy się w taki ekumenizm patriotyczny, że na końcu znowu PiS nas zje bez popijania. Te kwestie historyczne, proszę Państwa, są wbrew pozorom bardzo istotne. Dlaczego? No, to wystarczy popatrzeć na to, co robi obecna władza, jak rekonstruuje w wielu punktach właśnie te zgubne wzorce z lat międzywojennych. Więc to moje zastrzeżenia. Moim zdaniem, jest to niestety wielkim nieszczęściem, że że narodowcy, prawda, ulegają tej politpoprawnej propagandzie. Piłsudski nikt inny. No tam oczywiście pokazujemy tego Rozwadowskiego, no, ale pokazywanie, w ogóle robienie jednej grafiki z Rozwadowskim, który został najprawdopodobniej po prostu yy, otruty na polecenie Piłsudskiego, no jest yy, razem z Piłsudskim promowanie tego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. To jest jakaś paranoja. To jest pomyłka. Apeluję. Koledzy, drodzy, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie. A teraz już o samym zakazie, no bo wczoraj, czyli w czwartek, odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie i tenże sąd okręgowy stwierdził, że, jest, że ten zakaz jest jak najbardziej legalny. Odwołanie organizatorów oddalił, no bo COVID. Jest to bardzo ciekawe, bo do tej pory no to wolne sądy tak starały się przecież bronić praworządności, a nie znam przypadku do tej pory uchylania rozporządzeniem ustawy. To jest bardzo ciekawa konstrukcja prawna. Jest chyba tylko jedno takie rozporządzenie w polskim prawodawstwie, ale ono nie zostało wydane. To jest rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Przypadek ciekawy. Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa, tak jak powiedziałem, i te wiece wyborcze, ale też przecież, no drodzy Państwo, żeby daleko nie szukać, zgromadzenia, z tego co wiem, spontaniczne, których nie można organizować, zgodnie z prawem, te zgromadzenia lgbt -owców które przecież nie były rozganiane, nie były pałowane. Yy, oczywiście nie mówię o tych tam zadymach w Warszawie, kiedy policja po prostu yy, wykonywała swoje obowiązki i rozganiała osoby, które przeszkadzały w aresztowaniu tego tam zadymiarza, tego pana, co to się uważa za panią. O tym też będzie na Stan antenie program. Yy, o, tej, o tej kwestii, ale przecież też yy, w innych miastach te zgromadzenia się odbywały i nikt tam nie, nie ingerował, przecież jakoś za bardzo. No, ale tutaj, tutaj w wypadku marszu zwycięstwa y, jest to uzasadnione. No, jak widać, równość wobec prawa obowiązuje tylko na papierze. Inna sprawa, że znowu kamyczek do grudka do organizatorów. Jeśli wiadomo, że mamy limit do 150 osób, y, no to to wpisywanie przewidywanej Podkreślam, przewidywanej liczby uczestników, ponieważ no, jeśli organizujemy wydarzenie publiczne, to nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile przyjdzie na nie osób powyżej tej liczby. No, to jest takie trochę głupie podkładanie się i chyba nie należało tego robić. Należało wpisać 150, a że przyszło 5000, no bądź co, ja poradzę. No. Mówię, no, idea jest słuszna, zawodzi wykonanie. Wszędzie wszędzie są jakieś niedoróbki niedociągnięcia, nie to, że tutaj młodzież wszechpolska zła, a my robimy wszystko idealnie. U każdego z nas zdarzają się pewne niedoróbki, ale chyba ważne jest, żeby na te niedoróbki i w warstwie ideologicznej, i w warstwie technicznej e, wskazywać. Przy jednoczesnym potępieniu działań Rafała Trzaskowskiego trzeba zachowywać po prostu, podchodzić do każdej sprawy obiektywnie. Oczywiście, że teraz no, pierwszym odruchem dla każdego jest odruch, biją naszych, i, i prawda, biegniemy na Marsz Zwycięstwa właśnie bronić naszych, bo biją naszych, bije Trzaskowski, bije sąd, biją COVID -y, te covidowe przepisy. Ale no. Nie zapominajmy przy tym, przy tym o pewnych zastrzeżeniach, no bo uważam, tak jak powiedziałem, no niestety jest ta kwestia, jest ta kwestia tego, że niestety organizatorzy się w pewien sposób prawny podłożyli. A sąd, no wiadomo, zależy na jakiego sędziego się trafi, ale są tacy sędziowie, którzy z lubością wykorzystają to, że narodowcy się tak ładnie podłożyli panu Rafałowi. E, i e, no niestety ta warstwa historyczno-ideowa to, że no, ale nie, nie krytykujmy tak bardzo Piłsudskiego, no Proszę Państwa, z całym szacunkiem też do y, chociażby profesora Jana Żaryna, którego zdam już dość długo, y, f, nie zgadzam się z nim w jego ocenie, że no, nie odbierajmy tych laurów Piłsudskiemu, ale pamiętajmy też o wadach. No, no, niestety, no, fakty są takie, że Józef Piłsudski sprowadził na nas tą bolszewicką nawałę, rozpoczynając awanturę kijowską. I również, I również złożył 12 sierpnia dymisję, dymisję z funkcji. Najpierw pojechał do konkubiny, a dopiero potem do grupy uderzeniowej. Jak Państwo zobaczycie sobie na mapę, gdzie, gdzie Warszawa, gdzie Bobowa, a gdzie Puławy. Oczywiście pilsudczycy tacy zajadli, w ogóle kwestionują, twierdząc, że to są endeckie mity. No ale to odsyłam do referatów, które były na konferencjach przedstawiane jak bardzo ta wojna 20 roku jest zmistyfikowana, jak jest przedstawiana jako teatr jednego aktora. No to myślę, że nie powinniśmy my jako narodowcy włączać się w tą propagandę właśnie teatru jednego aktora bo tego Piłsudskiego już jest zdecydowanie za dużo i przy okazji 11 listopada i 15 sierpnia i innych jeszcze dat i my mamy promować nasze narodowe, nacjonalistyczne dziedzictwo ideowe wiadomo Zrozumiałem jest, że wielu ludzi tak idąc za tym polskim duchem właśnie poszukuje tego takiego mitu czynu, zrywu, który bardzo dobrze uosabia Piłsudski. No ale to jest droga całkowicie nienarodowa, więc jeszcze raz nawołuję, nie idźmy tą drogą. Na państwa zapraszam jutro, którzy mogą do Łodzi na Piotkowską 132 pod tablicę upamiętniającą pułkownika Jana Kowalewskiego, gdzie Uczcimy e, pamięć bohaterów Bitwy Warszawskiej i dowódców, i żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Czołem Wielkiej Polsce.